Witajcie wszyscy Sarandianie oraz rodacy w kraju i za granicą, czyli już takie nasze hasło rozpoznawcze. Dzisiejszy dzień, czyli 19 stycznia, postanowiłem przeznaczyć głównie na oglądanie nieruchomości, rozpoznanie rynku, co aktualnie w Sarandzie jest dostępne, co można Wam zaproponować, ponieważ w ostatnim czasie po emisji naszego pierwszego i drugiego filmiku o różnicach, jakie wynikają z podwyżek w Polsce, a to jak wygląda życie w Albanii, no, odezwało się bardzo, bardzo Was dużo, za co bardzo serdecznie dziękuję. To jest przemiłe, że jednak ufacie nam i kontaktujecie się z nami. To jest dość miłe, więc postanowiliśmy poświęcić trochę czasu na to, żeby przedstawić Wam te nieruchomości, którymi tak bardzo jesteście zainteresowani. Więc cały dzisiejszy dzień, jak widzicie, temperatura jest bardzo przyjazna. Było, powiem Wam szczerze, nawet nie wiem ile było stopni, ale było ciepło. Jak widzicie, ubrany jestem w bluzę z dłuższym rękawem. W słońcu naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Myślę, że około 13-14 stopni na termometrze. Natomiast temperatura odczuwalna była zdecydowanie większa ze względu na to, że słońce dość intensywnie operowało. No teraz już, jak widzicie, słońce zbliża się ku zachodowi i niestety jest to lekko odczuwalne, że robi się chłodno. Dlatego łyczek zawsze ciepłej kawy, bardzo dobrej zresztą, tak nieskromnie powiem. Ok, więc na pewno to, co dzisiaj byliśmy w stanie dla Was zobaczyć, to, co byliśmy w stanie sfilmować, to są inwestycje dla osób, które chciałyby się tutaj przeprowadzić, zamieszkać, prowadzić własną firmę i zmienić, jak ja to zawsze mówię, klimat trochę na cieplejszy i oczywiście bardziej przyjazny ekonomicznie, ale również są dla inwestorów propozycje, czyli zakup nieruchomości typowo pod wynajem, aby móc rentownie zarabiać na tym apartamencie. Więc no cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko i wyłącznie zaprosić Was do oglądania naszych propozycji. Następna nasza propozycja jest, myślę, też ciekawa. Metraż około 110 metrów kwadratowych, 2 plus 1 z łazienką, z balkonem, co już Wam pokazujemy. Ok, tu mamy taką wnękę do zagospodarowania. Teraz tutaj stoi pralka, natomiast można ją sobie oczywiście według własnego upodobania zagospodarować. Mamy łazienkę, znowu z wanną, co uważam za dość ciekawym rozwiązaniem. I zobaczcie, mamy kabinę prysznicową. Ta łazienka jest naprawdę duża. Mamy umywalkę z szafką. Toaleta, jest bidet z bojlerem. Moim zdaniem naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. Duża łazienka, ekstra. Mamy pierwszą sypialnię. Sypialnia no, klasyczna, naprawdę te metraże tutaj sypialniane są zawsze bardzo podobne. Jest zabudowa, jest szafa, jest łóżko i jest wyjście na balkon wspólny z drugą sypialnią, którą już za chwilę Wam pokażę. Tutaj mamy główny salon, mamy część wypoczynkową. Ona oczywiście teraz jest tak zagospodarowana, natomiast uwierzcie mi, że to jest wszystko do Waszej dyspozycji i możecie to zrobić według własnego upodobania, według własnych preferencji. Jest kuchnia mała, ale moim zdaniem absolutnie wystarczająca, szczególnie, że w Sarandzie jest gdzie zjeść i bardzo fajne przeszklenie, jeżeli chodzi o wyjście na taras, do tego zaraz wrócimy. Natomiast tutaj mamy drugą sypialnię. No,
Jeżeli chodzi o kolorystykę mebli i to, jak to jest zrobione, naprawdę myślę, że to jest wtórny temat. Najważniejsze to jest to, że jest to naprawdę duży apartament z wyjściem, zobaczcie, też na balkon. Tutaj można sobie zrobić według własnego upodobania, nie wiem, telewizor powiesić czy coś. W każdym razie naprawdę ciekawy układ. No i zobaczcie teraz to, co jest tutaj istotne, czyli balkon, który jest naprawdę duży. To jest bardzo duży taras, który jest zadaszony. To jest jego naprawdę bardzo, bardzo istotna zaleta. To drewno jest w bardzo dobrym stanie. Ono moim zdaniem chyba nawet niedawno musiało być wymienione, więc jest to w idealnym stanie. No i ten widok, zobaczcie. Tutaj można sobie zagospodarować tą przestrzeń według własnego upodobania. Zrobić tu nawet grill. Można tu wstawić meble. No i zobaczcie, jaki macie widok. I ten widok, jak zwykle, w naszych ofertach jest gratis. Polacy w Albanii dają widok gratis. No, kręcimy pod słońce, to słońce jest bardzo nisko. Natomiast chcę wam powiedzieć, że wejście do tego apartamentu znajduje się tutaj z tej ulicy. Są miejsca do zaparkowania, chociaż teraz na przykład ten chyba Mercedes, to on tu już chyba wieki stoi. Ale jest tutaj uliczka, można sobie spokojnie zajechać, zaparkować i wejście jest do tego budynku bezpośrednio tutaj z ulicy. Natomiast to wiśnia na torcie i możecie codziennie rozkoszować się pyszną poranną kawą. No cóż, zapraszamy.